i zaoszczędzić sobie naprawdę kupę czasu, stresu, pieniędzy, może nawet życia. Dotyk dłoni. Uścisk dłoni, dotyk dłoni, kontakt z drugim człowiekiem. To cię nie zabije, to cię wzmocni. W tym jest siła. W tobie jest siła. I w tobie, i w tobie, i w tobie. Alkohol, narkotyki, hazard, telefon, cokolwiek. Cokolwiek by to nie było. Zakupy, pracoholizm. Te metody możesz zastosować wszędzie. Na pewno nie wiesz, na pewno chcesz dobrze i to nie jest twoja wina. Przecież nie uczę o tym w szkołach, prawda? Jak wielu innych wartościowych rzeczy. Pracy nad emocjami, gdzie tak naprawdę kluczem są ku wyjściu. I nawet jeśli nie jesteś uzależniony, to też dotyczy to tego, żebyś nie wpadł w uzależnienie. I ogólnie całej sfery twojego życia. Czy miałeś kiedyś tak, że z powodu błahej drobnostki cofać do tyłu? Się wytnie. Wpadłeś w rozkojarzenie? Zdenerwowałeś się jakąś sytuacją, która później okazała się nieistotna, niewarta latarki, świeczki. Miałeś tak? A co gdybyś umiał panować nad swoimi emocjami? Co gdybyś umiał nimi zarządzać? Co gdyby ktoś od młodych lat, powiedzmy przedszkole, podstawówka, co gdybyś wtedy zaczął? Jak byś sobie teraz radził z tym wszystkim? Spokój. Spokój nas ratuje. Cytuję tutaj kolegę Karola G. Pozdrawiam serdecznie. Rzucił kiedyś tym hasłem wcale nie górnolotnym, choć może tak brzmieć, lecz ma w sobie bardzo głębokie znaczenie i jest kluczem właściwie we wszystkich dziedzinach. Jeśli chcesz coś osiągnąć, to spokój, spokój cię ratuje. Na turnieju tak powiedział. Był zły na nas, że słabo graliśmy. Byliśmy zdenerwowani. Po turnieju okazało się, że generalnie byliśmy lepsi. Obiektywnie rzecz biorąc, ludzie tak nam mówili. Chyba nie chcieli nas pocieszyć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Człowiek w momentach zdenerwowania podejmuje złe decyzje, bądź nie potrafi podjąć ich wcale. I kiedy już coś robi, zawsze wypada to gorzej. Wiesz, o czym mówię, prawda? Nerwy są dobre czasami. Do pewnego stopnia. Nigdy nie pozbędziemy się zdenerwowania całkowicie. I dobrze, bo to nas trzyma trochę w szachu, w ryzach. Dzięki temu możemy skupić się nad czymś, na czym nam zależy, na czymś ważnym, na czymś wartościowym. Lecz kiedy przekroczy to pewną granicę, przestaje to już być zabawne, konkretne i właściwe. Dlatego spokój jest kluczem do sukcesu w całym twoim życiu, a w uzależnieniu tym bardziej. Jest wiele metod, sposobów na to, żeby obniżyć poziomy stresu w swoim organizmie, w swojej głowie. Uczucie niepokoju zminimalizować. Nie całkowicie zetrzeć. Zminimalizować. Do momentu, w którym odzyskasz kontrolę nad swoim życiem. Do momentu, kiedy to ty będziesz podejmować decyzje. A nie to, co zalało cię, zalewało przez wszystkie te lata.
Nauk jest silny. Nauk jest silniejszy od osoby uzależnionej. Tu trzeba naprawdę całego dzikiego zachodu i kosmosu, żeby sobie z tym poradzić, żeby z tym wygrać. Ciepło. Jest wiele metod. Sport. Jak sport wpływa na nasze życie? Co się dzieje? Co się dzieje z organizmem? Co się dzieje z mózgiem? Jak to zmienia nasze funkcjonowanie? I jak to obniża poziom stresu? Endorfiny się podnoszą. Dopamina się pokazuje. Naturalny high. Ten prawdziwy, niewywołany sztucznym, niewywołany sztucznymi rzeczami, które wlewasz i wciągasz. Kiedy uprawiasz sport, wystarczy już 15 minut dziennie, obojętnie jakiego sportu. Oczywiście najlepiej robić to, co sprawia Ci przyjemność. Jeśli nie wiesz, co sprawia Ci przyjemność, to popróbuj sobie różnych sportów i wtedy odnajdziesz coś dla siebie. Znajdziesz coś dla siebie, prawda? Nie potrzebujesz pieniędzy do tego, nie potrzebujesz nawet sprzętu. Możesz ćwiczyć sam, w domu, proste ćwiczenia. Pompki, brzuszki, pajacyki, skakanka. No to przyrząd, ale okej, okay, no staćcie na skakankę, chyba czy nie. Jak nie, to możesz nawet skakać bez skakanki. Ważne jest, żeby nie skakać w miejscu, tylko ruszać się na boki. Wpływa negatywnie na pracę Twojego serca. A przecież zależy Ci, a przecież zależy nam na sercu, prawda? Zależy na sercu. Co ja gadam? Generalnie z tymi uzależnieniami jest tak, że jest to choroba, bez dwóch zdań. Jest to też nawyk. Coś, co robisz, robiłeś. Coś, co robiłem przez wiele lat. To weszło mi dosłownie i w przenośni w krew. Powtarzałem pewną czynność powtarzałem. Non-stop, pewną czynność. To te ruchy weszły mi w krew. Do tej pory, jak wlewam sobie płynu do płukania ust w nakrętkę, to robię to takim jednoznacznym ruchem. Tak mi zostało, tak mi zostało. Tyle razy ta ręka szła w takim kierunku, z takim tempem. Taka oto sytuacja. Tyle razy to robiłem, że po prostu został mi nawyk. Mimo tego, że już prawie 7 lat nie piję, to ten nawyk dalej został. To jest nawyk. A z nawykiem, wiadomo jest tak, że możesz jeden zastąpić drugim. To jest bardzo skuteczna metoda do wyjścia z nałogu. Jeden nawyk zastępujesz drugim. Oczywiście najlepiej, żeby to było, żeby ten zły nawyk zastępować dobrym, a nie odwrotnie. Bo jak wiadomo, bywa też i tak. Ale tego nie będziemy tu uczyć, prawda? Uczyć w ogóle. Ja nie chcę nikogo uczyć. Nie chcę nikomu dawać dobrych rad. Sam się jeszcze uczę. Ja chcę tylko podzielić się z Tobą swoim doświadczeniem i wierzę głęboko, że weźmiesz coś sobie z tego i przyda Ci się to. Po co masz się uczyć na swoich błędach? Jak możesz wejść na mój filmik i zaoszczędzić sobie naprawdę kupę czasu, stresu, pieniędzy, może nawet życia? Jak zmieniać nawyk? Powoli i systematycznie. Robisz to dokładnie w taki sposób, jak wpadałeś w ten zły nawyk. Czyli na przykład, jeśli pijesz już wiele lat, no to jak zaczynałeś? No wiadomo, że od razu nie wziąłeś tej flaszki i nie wypiłeś trzech butelek z gwinta, tak? Pociągając przy tym wiadrem koksu i spalając cały krzak gandzi. No chyba nie, co? Chyba raczej delikatnie to był, tak? Jeden buch, jakieś piwo małe, delikatnie od czegoś zaczynasz, tak? I tak samo delikatnie to zmieniasz. I nie łudź się, że skoro kilkanaście lat bądź kilkadziesiąt jesteś w nałogu, to nie łudź się, że zmienisz to w ciągu 2 dni albo nawet w ciągu 8 tygodni terapii bądź
innej formy leczenia. Ale oczywiście od tego trzeba zacząć. Wszystko się buduje, cegiełka po cegiełce. Wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. Nie ma czegoś ważniejszego bądź mniej. Wszystko się liczy. Wszystko. I wypracowujesz to powoli. Powoli. Wychodzisz z nałogu. Nie rzucasz tak od razu. Nie odcinasz, nie odcinasz. Bądź jak woda, mój przyjacielu. Jak mawiał Bruce Lee. Bądź jak woda, nie jak nożyce. Nie przycinaj od razu. Mało komu się udaje, bardzo mało. Lepiej zrobić to powoli. Ja próbowałem ciąć. Próbowałem ciąć kilkanaście razy. I za każdym razem te moje nożyczki okazywały się zbyt tępe. Nie udawało się. A gdy spróbowałem płynąć tym strumieniem, to się udało. Oczywiście nie tylko dlatego, ale to był bardzo istotny element. Bo widzisz, tu musisz być takim budowniczym. Musisz nazbierać sobie narzędzi, materiałów. Wyobraź sobie uzależnienie, jakbyś miał budować dom. Z góry, wybaczcie, nie znam się na budowaniu domów, więc przymknijcie oko, jeśli w czymś się pomylę. Ale wyobraź sobie, jakbyś budował dom. Przecież nie wchodzisz od razu na teren i stawiasz dach, basen i kupujesz szafę, tak? Najpierw musisz rozplantować, przygotować grunt, stworzyć fundamenty, zdobyć materiały na fundamenty. Zaprawa, woda, piach, wszystko, tak? Siatki, deski. Później zdobywasz rusztowanie, kładziesz cegły, pustaki, kupujesz okna plastikowe albo drewniane. I dopiero na końcu robisz dach. Później musisz poczekać jakiś czas, żeby ten dom się ugruntował, prawda? Nie wprowadzasz się od razu po 5 dniach. Później dopiero urządzasz. Kupujesz meble. Wcześniej jeszcze możesz pomalować ściany na przykład, nie? Jakieś firanki, jakieś kwiatki. Kupujesz telewizor. Włączasz kanał uzależniony. Na przykład. To jest proces. Długi. Czy mozolny? Też. Opłacalny? Na pewno. Pamiętaj, nie ma magicznej tabletki. Nie ma żadnego soku z gumi jagód. To nie istnieje. Wszystko jest tutaj. Wszystko w tobie się zaczyna. Wszystko w tobie czas rozgrywa. Znowu zboczyłem z tematu. Tak skaczę z tematu na temat. No tak skaczę, nic na tym nie poradzę. Taki ze mnie skoczek. Kangur. Taki ze mnie kangur skoczek. Wybaczysz mi to, prawda? Dziękuję. Musisz powoli wprowadzać te zmiany. Bardzo powoli. Zacznij od sportu. To naprawdę dużo zmieni w twoim życiu. Spokojnie, nie rzucaj się od razu. Nie rzucaj się od razu. 5 razy siłownia, bieganie, basen, co tam. Nie, nie, spokojnie. Szczególnie jeśli nigdy nie ćwiczyłeś albo ćwiczyłeś mało. Uwierz mi, zacznij sobie spokojnie. 5 pompek, 5 brzuszków, 5 przysiadów. I pomału wzrastasz, pomału podnosisz poprzeczkę. Tak będzie lepiej. Na dłuższą metę. Bo gdy rzucisz się naraz na wszystko, twój organizm nie jest przyzwyczajony. Odrzuci to. Odrzuci to na 100%. Także pamiętaj, spokój cię ratuje. Nie uratował. Na pewno. Bez wątpienia. I bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś uzależniony, czy jesteś uzależniona. Może nigdy nie próbowałeś niczego, może nigdy nie piłeś, może nigdy nie brałeś, może nigdy nie grałeś. I chwała ci za to. Utrzymaj ten stan. To bez względu na to, każdy z nas pragnie spokoju, prawda?
Wracasz do domu po pracy, wracasz po szkole. Miałeś na pewno jakieś sytuacje, może stresujące, może mniej stresujące, ale gdzieś w głębi duszy pragniesz tego, żeby po prostu czuć się dobrze z samym sobą. I do tego potrzebny jest Ci spokój. Spokój ducha, spokój umysłu i spokój ciała. A uzależnienie jest tego kompletną odwrotnością. Człowiek uzależniony choruje ciałem, umysłem i duszą. I wszędzie musi wprowadzić spokój. Techniki oddechowe, medytacja, czytanie książek, 2 litry wody dziennie, sport, nauki języków obcych, uśmiechanie się, przytulanie, całowanie, relacje z drugim człowiekiem, na żywo, dotyk dłoni, uścisk dłoni, dotyk dłoni, kontakt z drugim człowiekiem. To cię nie zabije, to cię wzmocni. W tym jest siła, w tobie jest siła. I w tobie, i w tobie, i w tobie. I we mnie, i w nas. Może nikt ci tego nie powiedział wcześniej, ale ja w ciebie wierzę. Wierzę w ciebie, wierzę, że ci się uda. Bo jeśli mi się udało i wielu innym ludziom na świecie, to tobie też może się udać. Masz prawo do tego, żeby być szczęśliwy. Masz prawo do tego, żeby wyjść z nałogu. Nie daj sobie wmówić, nie daj sobie wmówić, że jak pochodzisz z gorszej dzielnicy, że nie masz pieniędzy, że jak twój ojciec chlał, matka i tak dalej, wyrzucili cię z pracy. Nie daj sobie wmówić, że nie masz szans. Nie daj sobie wmówić. Musisz mieć tutaj tę siłę. Choćby nikt w ciebie nie wierzył, ty sam musisz w siebie uwierzyć. Jan Paweł II i Kobe Bryant i wielu innych wspaniałych ludzi, którzy odnieśli sukces na różnych w różnych sferach życiowych. Tak mówili i się nie mylili. To działa naprawdę. Ja w ciebie wierzę, przyjacielu. Twoje życie może się zmienić. Nie musi to tak wyglądać. Jeśli temat kanału cię interesuje, możesz go zasubskrybować, zostawić łapkę do góry albo w dół, jak wolisz. Zostaw też komentarz, chętnie go przeczytam i na niego odpowiem w miarę możliwości. Podziel się również tym materiałem ze znajomym. Może pomoże to komuś. Takie przynajmniej jest założenie, żeby komuś to pomogło. Przy okazji ja się mogę wygadać. Mi to też pomaga, jak wyrzucę coś z siebie. Do następnego razu, przyjacielu. Cześć. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.